Dzień dobry, 9 kwiecień 2018, godzina 6.40. Witam na moim kanale, czyli Robert w trasie, czyli Polski Buskers na krajówce. Zaczynamy nowy tydzień, zaczynamy nową jazdę. Ja już właśnie wyjeżdżam z Otwocka. Na początek Ostrołęka, a co dalej to jeszcze nie wiem, ponieważ na razie muszę tą zaplombowaną pakę dowieźć do Ostrołęki, tam będzie rozładunek i zobaczymy co dalej będzie dalej jazda. Pogoda fajna, 12 stopni, aż 6.40, tak rano wyjeżdżam niestety, ale co zrobić? Taki live, taka praca. Troszeczkę jest standardowo tutaj, Otwock jest przykorkowany na wylocie, ale to jest standardowo, nawet nie w poniedziałek, co w każdy dzień. Niespodzianka została wreszcie, może nie niespodzianka, co? Prezent został dostarczony dla Robusia. Prezent wielkanocny, czyli zajączek. Szef wreszcie załatwił mi belkę. Mam belkę, później pokażę. Mam! Także już nie będzie kombinacji z pasami. Znaczy pasy oczywiście jak najbardziej są potrzebne. Natomiast nie będzie tych kombinacji poprzecznych. Po prostu zamontuję belkę i będzie jop, jop i już jedziemy z bezpiecznym ładunkiem. Także co? Czas ruszać i lecimy! Witam ponownie, mamy jeszcze nadal poniedziałek i jest godzina 13.30 z haczykiem. Otóż krótki raporcik zdam, dojechałem do Ostrołęki, tam już, no musiałem tam jeszcze 5 minut poczekać, bo miałem rozładunek o 9, byłem kilka minut przed, więc jeszcze tam chłopaki musieli się trochę poprzebierać i tak dalej. Po czym wzięli się szybko za rozładunek, mówię, pomogę wam, nie, my sobie poradzimy. Okej. Także szybko rozładowali, ja sobie pojechałem, stanąłem na ten, tak mniej więcej godzinkę czekałem na następne zlecenie, w międzyczasie sobie jeszcze troszeczkę ogarnąłem środek samochodu i dostałem zlecenie. Pod lotu miałem 30 km i takie trochę prywatne chyba bardziej, znaczy nie, no jest firma, ale tak. Więc załadowałem w takiej miejscowości, gdzie nawet nie powtórzę tej nazwy, bo coś tam dwuczłonowa jakaś. Załadowałem maszynę stolarską i z tą maszyną teraz bezpośrednio pędzę do miejscowości, której też nie wypowiem, bo to jest na kartuzach i jakaś taka, nie wiem, musiałbym przeczytać chyba. W każdym razie 300, od tamtego, od załadunku do rozładunku mam 315 km, to już teraz mam trochę mniej. Tylko problem polega na tym, że tam muszę być do 17, a ani jedna, ani druga nawigacja mi tego nie zapewnia. Także zobaczymy jak to będzie, będziemy negocjować, żeby ewentualnie poczekali na mnie troszeczkę. I myślę, że już chyba tam zlegnę do rana. Ale to jeszcze się okaże, w międzyczasie zobaczymy. Uda się, czy się nie uda wyścig z czasem w słoneczny, piękny, wiosenny dzień. I tak, na rozładunek niestety z powodów niezależnych ode mnie się nie wyrobiłem. Zabrakło mi 20 minut. No ale trudno, no tak, tak i tak nadrobiłem pół godziny, ale niestety Gdańsk, znaczy obwodnica Gdańska, przed Gdańskiem od Elbląga, roboty drogowe i godziny szczytu, jakie miałem po drodze, uniemożliwiły mi to. Także na tą chwilę nie zdążyłem. Jutro o 7 rano będę, znaczy o 7 rano oni zaczynają, ale już mi uprzedzono, żebym raczej przyjechał na 7.30, ponieważ no, trzeba kawę wypić i tak dalej, no standard, nie? No i tyle, tak? A ponieważ firma znajduje się bardziej niestety w obszarach leśnych, no to ja już tam nie zostałem, tylko przyjechałem do czegoś większego. Miasto się nazywa Sierakowice. Tak, Sierakowice, Kaszubskie Centrum Medyczne jest obok,
Ja stoję standardowo na Orlenie. Jakoś już tak przyzwyczaiłem się do tego. I już byłem u pań i panów na stacji. Spytałem się grzecznie, czy mogę tutaj sobie posiedzieć do rana. Nie ma najmniejszego problemu. Dziękujemy, że się pan pyta. Proszę bardzo. Więc już zacząłem piknik. Jest godzina 18:15. Ja tutaj byłem już 20 minut temu. Piękne słoneczko, ciepełko jest, więc po prostu luksus. Więc teraz jakaś kolacyjka, może jakieś piwko i będzie można już sobie pauzować do rana. Przyjadę sobie tam na 7:00. Spokojnie sobie rozplandeczę samochód, spokojnie sobie wezmę, wszystko przygotuję, rozpasam tą maszynę, którą przywiozłem i już będę gotowy do rozładunku. Szefostwo już poinformowałem, także jest spoko. A poza tym, tak jak mówię, jest ciepełko. Jeszcze tylko wodę muszę sobie załatwić. Zaraz muszę się zapytać, czy mogę sobie wody nabrać, bo kurde, przez ten ekspres tak zwany nie nabrałem nigdzie wody. A szczerze mówiąc, mógłbym niby tam, gdzie karczer jest, ale ta woda tam jest napisane, że ona jest zmiękczana czymś tam i tak dalej, więc wolę nie ryzykować, wolę zwykłą kranówę wkrzanić do tego mojego pojemnika, już umyty i wtedy zobaczymy. No i wtedy będę już miał taką normalną wodę. Także ja wam życzę miłego i jutro się pewnie będziemy widzieć, słyszeć. Wy mnie. O. Cały czas jeszcze się nie mogę przyzwyczaić. A taki ze mnie youtuber? Normalnie folk, nie? Celebrityn. Taki żarcik. Witam wszystkich ponownie. Jest dziś 10 kwiecień. 10 kwiecień, ach kuźwa macie, ale data. Wtorek. Ja właśnie opuszczam bardzo gościnną miejscowość Sierakowice. Bo jeżeli chodzi o chociażby tutaj zwiedzanie, czy o stację benzynową, to nie mogę, naprawdę bardzo miło, bardzo sympatycznie, bardzo gościnnie. Naprawdę co potrzebowałem, czy wodę, czy cokolwiek innego, nie ma najmniejszego problemu. Także polecam każdemu, kto będzie chciał tutaj pauzować, kto będzie miał tutaj okazję, albo będzie po prostu musiał. To Orlen na ulicy Lęborskiej. I tyle. A ja teraz jadę do firmy, do której wczoraj miałem jechać. Znaczy, w której wczoraj byłem nawet. I zdejmujemy maszynkę i... No i co? I idę dalej drzemać. Nie, żartuję. Pewnie już coś w międzyczasie się załatwi, ale na tą chwilę mamy piękne słoneczko. Bo mamy tak. 10 stopni. Rześko, ale tak jest we wiosnę. Słoneczko bez chmur, prawie bezchmurne niebo i elegancka pogoda. Także nie ma co. Zaczynamy dzień pracy. Co słychać u was? Bo ja właśnie mam teraz pauzę po rozładunku i sobie ogarniam po raz kolejny samochodzik. A co? Wiosna przyszła, nie? To już można. Nie, szyby muszę przetrzeć, bo się trochę pobrudziły. Wiecie, jak się kurzy i tak dalej, to stój, to niestety tak to potem bywa, ale nic, zrobimy to i no i to, na razie czekam na jakieś zleconko, na coś, żebyśmy mogli pojechać sobie dalej, bo na tą chwilę, pomijając kwestię piękne oblicze natury, gdzieś stoję w jakimś parku, znaczy parku, las jakiś krajobrazowy, pomorski, coś tam. No ale jak wiadomo, lepiej jechać. A na zwiedzanie to będzie później czas. No i dobra, i mam szybkę umytą. No. Także tak mniej więcej to wygląda. A ja sobie tutaj jestem, no naprawdę kurde, ptaszki ćwierkają. Słoneczko świeci, ciepełko jest, także nie mam co narzekać. O, śniadanko zjedzone, kawka się zrobiła. Rewelacja. Po prostu, kurwa, jak nie lubisz tej roboty, nie? Jest super, więc o co ci chodzi?
Nie, naprawdę, kurde, no zobaczcie. Przecież tutaj to tylko wziąć biwak, rozłożyć i sobie można spokojnie grilla zrobić chociażby. No ale niestety, grilla nie mam. No, nie, idę jeszcze trochę ogarnę. Mi się trochę kawa rozlała na podłogę, więc jeszcze to wytrę. I można będzie czekać na następne zleconko. Mam nadzieję, że szybko przyjdzie. Korzystając z okazji, że i tak jeszcze stoję, na prośbę jednego z kolegów, który do mnie napisał, pokazuję, gdzie mam zamontowane radyjko. Podejrzewam, że jak większość z Was w Renatkach macie tutaj zamontowane. Jeżeli zaś chodzi jak zamontowane, no to ja, jako że się za bardzo nie obeznaję, w tym nie będę się tutaj mądrzył. W każdym razie, radio mam podłączone na stałe, więc nawet jak mam wyłączony zapłon, to i tak działa. Także gdzieś musi być tam podłączone. Natomiast jeżeli chodzi o kable, to są po prostu puszczone tutaj gdzieś, po prostu tu, po słupku i tak dalej, i tak dalej. Antenę mam też standardowo z przodu, tak jak widać, więc tam kabel też idzie tutaj po tym słupku. Więc tutaj jest puszczony i to by było chyba na tyle, tak? Radio działa dobrze, dobrze jest wyregulowane, dobrze jest ustawione, więc nie mam najmniejszych problemów. Także jeżeli mogłem choć troszeczkę pomóc, to będę się cieszył z tego powodu. A tymczasem ja dalej sobie stoję tu i czekam. Mam nadzieję, że kolega, który do mnie pisał, Robert, mnie a tutaj odwiedzi, bo mówi, że będzie jechał, bo jedzie akurat od Kościerzyny, tylko że nie wiem, czy akurat mu się uda. O, może się uda, może się nie uda. Okej, okay. Ja już mam ładunek na sobie. Pełniutki samochodzik, jakiś coś na budowę do tego, do bloków, do balkonów, tak jak mi tu wytłumaczyli. Zaraz jeszcze się tylko przypnę, zapnę i już można jechać dalej. W każdym razie załadunek mnie się, no ledwo się zmieściło, co prawda. Niektóre belki niestety musiałem odstawić, te boczne, bo się nie mogły domknąć, ale samo miejsce jest super, bo zobaczcie to, coś pięknego, tu są terenówki, tu jest warsztat Traska, o i znotka taka fajna jest, Kozak, super. Po prostu rewelka. Także tak to mniej więcej wygląda. Ja już się tutaj zepnę. O tak. I tyle. Dobra, przede mną aż całe 160 km. Dobra, tu. Więc skręcimy tu. I co? I jedziemy. Słoneczko świeci fajnie. Jest ten kierunek Kurzętnik. Tak się nazywa miejscowość. Do góry brat, a wy dziewczyno kresą grubo wali świat, ja będę bawił się dziwo. Spierdalam hajs, a matki będziemy się jutro. Tak jest. Może z tym hajsem to nie będę tak rozwalał go, ale krótki raporcik jest taki, że już rozładowałem to, co miałem na aucie, czyli tutaj w tym kurzętniku, ale kurde, miałem rozładunek pełen w pyle. Tak jest sucho i gorąco i to jest fajne, może nie ten pył, ale gorąco jest fajne. Teraz jadę szybko na załadunek pod Toruń i będę z tym jechał do Warszawy, ale jeszcze nie wiem na jaką ulicę, bo na razie tylko wiem, że pakuję w jakimś parku logistycznym pod Toruniem. I potem z tym będę jechał bezpośrednio do Warsaw. Także jest szansa, że... Ale nie, tu. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Bo już wiele razy tak, do domu zajadę, ha, no jasne. A potem było 3 km od domu, a tu dupa. Także na tą chwilę jest tak, że muszę dojechać. Do lotu mam 80 km. Jest godzina 15, a ja mam załadunek na 17 awizację. Także jeżeli nie będzie żadnych niespodzianek po drodze, to z palcem w nosie to powinno być. No dobra, to ja dalej słucham muzyczki
i później będziemy dalej kminić, co dalej. Witajcie. Mamy dziś środę, 11 kwietnia. Jest godzina teraz 5.27. Ja już ruszyłem. Jestem już na Wale Miedzeszyńskim. Byłem w domu, udało się. Także udało się, byłem w domu. Przynajmniej przez chwilę. Spotkałem się z dziewczynami. I chwilę posiedzieliśmy. No i niestety już było trzeba iść spać. Ale to nic. W każdym razie ruszam z domu. Tak jak mówię, już Wał Miedzeszyński. Teraz jadę na rozładunek na Białołękę w Warszawie. Jest to jeden z super, hiper marketów hurtowych. O, tak powiem, hurtowych. I po tym będę jechał na załadunek też tam w okolicach, na Targówek. Już w tej firmie kiedyś byłem. No tyle, że wtedy ładowałem jakieś dosłownie pierdoły na budowę do Gdańska. To było w tym odcinku, gdzie mnie rozładowywali górą. I w tym momencie właśnie do tej samej firmy jadę i będę miał może nie takie podobne rzeczy, ale troszeczkę inne. Ale z tym znowu jadę na południe, bo jadę z tym do Ostrowca Świętokrzyskiego. Także rozpoczynamy ładny dzionek, 11 stopni, więc nie jest źle. Jeszcze z godzinkę i podejrzewam, że wyjdzie słoneczko. A tymczasem elegancko się jedzie, bo tak rano jeszcze korków za bardzo nie ma, więc można śmigać. No, ja już jestem po rozładunku, po załadunku. Trasa toruńska. Proszę ja Was, kochani moi. A że jest godzina przed dziewiątą, także standard, nie? Tutaj zawsze się stoi. W stronę zachodniego teraz jadę. Dlatego, że kierunek Ostrowiec Mazowiecki, wróć, kierunek Ostrowiec Świętokrzyski, także tak, to motocykle się rozpoczęły, także patrzcie w lusterka, bo jakoś musimy współgrać na tych drogach. No i co, pogoda się w miarę stabilizuje. Ja mam dwie pompki na sobie, jakieś takie duże. Jadę na jakąś budowę to zrzucić i potem lecę do tej miejscowości Nowiny też coś załadować. A tutaj jest karetka. Coś tam załadować i murowana Goślina. Ale ich jeździ już kurtyna w górę. No, także lecę, ale znaczy turlam się. Także turlam się w stronę Ostrowca. Rozładowany jestem. Huta Ostrowiec Świętokrzyski. Ale żeby tutaj jeszcze, najpierw to w ogóle była taka historia, że pojechałem na magazyn, który mi wskazali. Tam w ogóle zrobili wielkie oczy. Oni tego nie chcą. Skierowali mnie do drugiego magazynu. Pojechałem. Tam pan prezes magazynu wziął dokumenty, ale on też tego nie chce. To skierowali mnie do trzeciego magazynu. Tam znowu... W ogóle to jest taka kolejka jeszcze do bramy. O, tam widzę bramę, ale to nic, bo niestety dalej nic tego. Następnie pojechałem na czwarty magazyn. Okazało się, że nadal nic z tego. Okazuje się, że dalej chcą to, ale nie mają czym rozładować. Także skierowali mnie z powrotem na piąty jakiś magazyn. I dopiero tam pojechałem, gdzie się okazało, że jest ten sam generał, ten sam prezes tego magazynu. I tam już z pokorną twarzą mnie, samochód mi rozładowali. Ale to jeszcze nic. Już dokumenty, wszystko mam. I teraz z powrotem muszę co robić? Czekać, aż dojadę do bramy na wagę razem ze wszystkimi tutaj zestawami i dopiero będę mógł wyjechać. Także przyjechałem tutaj o godzinie, żeby wam nie skłamać, 11.40. tak, tutaj jest ten trochę mało wyraźnie, ale no nieważne, w każdym razie 11.40.
Teraz mamy godzinę 14, a ja nadal jeszcze mam ileś tam samochodów, a oni się tak pierdzielą, bo jest jeden gościu, który wpuszcza i wypuszcza i on gania od jednego komputera do drugiego. Nie to, żebym się żalił, ale kuźwa, jest taki pierdolnik w tej firmie, że masakra. No cóż, mi zostaje więcej. Do 16 muszę być pod Kielcami. Na razie jeszcze mam jakiś mały zapas, ale już coraz bardziej się kurczy. Czekam. Sukces! Jestem wolny! Teraz jadę na załadunek, abym się tylko wyrobił. No i co mogę powiedzieć? Sukces po raz drugi, udało się, dojechałem na 10 minut przed końcem awizacji, bo miałem awizację między 13 a 16. Dojechałem na załadunek 15.50, nawet 49. Także już czekali na mnie, bez żadnego problemu wrzuciliśmy, 8 palet i teraz śmigam. No ja już jestem na S8, zaraz zjeżdżam na 12 w stronę Poznania, w stronę tam już docelowo tej murowanej Gośliny. Także udało się. Udało się. Rozładunek mam jutro rano. No muszę jakoś rano wstać, dlatego że muszę to rozładować, bo między 8 a 9 już mam zaawizowany następny załadunek. 30 tam parę kilometrów od rozładunku tego, co teraz jadę. Także wstanę sobie na spokojnie. Już teraz chyba tam pojadę, bo z tego, co widziałem, bo sobie wrzuciłem na Google, to jest tam jakiś parking, więc będzie można sobie stanąć i się położyć spać. Następnie jutro, jak załaduję, no to będę miał bardzo długą trasę do Bydgoszcz, jakieś 100 km. Także smyr i w Bydgoszczy na tą chwilę nie ma nic, przynajmniej ja o tym nie wiem, więc zobaczymy, czy przez ten poranek, przedpołudnie coś szef załatwi. Podejrzewam, że tak, ale tak jak teraz, na tą chwilę mam wiedzę taką, że jadę teraz tam, potem na załadunek i potem rozładowuję w Bydgoszczy. A co dalej, no to wiadomo, będziemy na bieżąco wszystko wiedzieć, tak? Będę informował na bieżąco. Piękny zachód słońca teraz mamy. O! Fajny. Elegancka pogoda, naprawdę. Wiosna pełną gębą, nie ma co. O! A teraz lecę dalej. Dzień dobry. Nowy dzień. Czwartek. 12 kwiecień. Rześki poranek, ale nie aż tak bardzo, bo 8 stopni jest. Ja już rozładowałem wczorajszą dostawę. Szybko poszło, jeden tylko magazynier jakiś taki był, chyba przed kawą jeszcze. Tak, to już, ale tak od razu. Ale nie ma czasu, trzeba pracować i w ogóle. Ale poszło szybciutko, więc bez problemu. Teraz jeden na drugi załadunek. Firma jakaś poligraficzna, jakieś 6 palet opakowań kartonowych będę wiózł. To co wam mówiłem wczoraj, do Bydgoszczy, ale to tylko tyle wiem, bo tam jeszcze się tyle dowiedziałem. Nie znam wagi, nie znam... Poczekaj, kopito. Gabarytów, tylko że 6 palet, no to obstawiam 6 palet euro. Rozmiary euro, tak? No, mam nadzieję. To by było tyle słowem wstępu. Słoneczko wychodzi, także lecę. Zobaczymy, co będzie ciekawego dzisiejszego dnia. O, i już. I po zabiegu. Jedno rozładowałem, 2 km miałem do załadunku. Do załadunku, tak? Od rozładunku do załadunku miałem 2 km, więc rachu ciachu pojechałem. Wszystko poszło, znaczy szybko jak szybko, bo się okazało, czego w zleceniu nie miałem lub nie doczytałem, ale bardziej nie miałem, że muszę dach podnieść. Więc mam podniesiony dach, założoną plombę i co? I jadę do Łodzi, mam stąd 200,
200 parę kilometrów, dosłownie 200 parę, bo tam 208, 209 do rozładunku. Jest godzina 13:50, a ja rozładunek mam na jutro. Więc postaram się, że może to dzisiaj mi zdejmą, bo już nie za bardzo będę chciał. No tyle czasu stać? Nie, nie. Jeszcze po drodze sobie, mam nadzieję, bo na jedynkę będę wjeżdżał, to po drodze jeszcze się zatrzymam na prysznic. No to i tak czy siak, no, firmy pracują raczej tam do późniejszych troszeczkę godzin, więc mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj mi to zdejmą i będziemy wtedy, będę szefowi mówił, że już jestem gotowy. Mam nadzieję, że gdzieś jeszcze będę mógł sobie podskoczyć dalej. Bo nie mam żadnego leżaczka, żeby się kurde poopalać, a słoneczko jest piękne. A jedzie przede mną Peugeot. Ja się nie dziwię, że chłopaki z Top Gear, czyli ci prawdziwi chłopaki, czyli Jeremy, James i Richard, James i Richard, nabijali się z kierowców Peugeotów. Bo ten kierowca, który przede mną jedzie, pan, pani, nieważne, kierowca, na prostej drodze, tak, rozpędza się i za chwilę hebel i do 40. Rozpędza się do 70, 80 i hebel do 40. A nie mam za bardzo jak wyprzedzić teraz, a mam nadzieję, że zaraz mi się uda, bo już mnie to zaczyna drżaźnić trochę. Więc, no ale nic. Jadę, jadę. Znowu ja. Dalej czwartek, dalej 12 i jest godzina 17:30 z haczykiem. Piękne słoneczko, 20 parę stopni. Ja już od godziny, od godziny mam fajrant do jutra do 8 rano. Ponieważ tak, pojechałem sobie tam na miejsce rozładunku. Jest to park logistyczny tutaj w Łodzi, ale firma, do której pojechałem, pracuje od 8 do 16, także no cóż. O 16 to nie było szans, żebym dojechał, także przyjechałem sobie tutaj na MOP Wiśniowa pod Łodzią, gdzie mam wszystko. Mam zestaw sanitarny, tak, czyli prysznic i wszystko, aczkolwiek już dzisiaj korzystałem. Także ewentualnie sobie rano jeszcze pójdę. Teraz aktualnie spożywam obiad, tak. Mam McDonalda, mam Orlena. Także od cholery ciężarówek, od cholery busów, bo jest już nas tutaj, żeby tak nie skłamać, tu są trzy, ja jestem czwarty, piąty, szósty właśnie podjechał, od razu może pokażę, tutaj chłopak jest, także i jeszcze oprócz tego są porozstawiane, więc ogólnie rzecz biorąc jest nas dużo. Ja mam rozładunek o 8 rano, więc mam w cholerę wolnego. Idę zaraz sobie na słoneczko, posiedzę na ławeczce, mam książkę i w tym momencie poczytam sobie, poodpoczywam sobie i jutro o 8 rano rozładunek. Jak się coś będzie jeszcze ciekawego działo, bo wiecie, jak jest dużo busiarzy, to może coś się ciekawego dziać. Także zobaczymy. 13 nawet w grudniu jest wiosna. Dzień dobry. 13 kwiecień, nie grudzień, 13 kwiecień. Piąteczek, piątunio. Zaczyna się super. Rozładunek trwał 15 minut. I super. Ale teraz czekam na dokumenty. Czekam na dokumenty, ponieważ to, co przywiozłem, wszystko fajnie, jedzie do dwóch miast rosyjskich, tylko że załadowca nie opisał tych palet i oni teraz nie wiedzą, która paleta, gdzie idzie i tak dalej. I teraz jest telekonferencja Łódź-Bydgoszcz, a ja muszę stać i czekać na dokumenty, no niestety. Takie są w życiu kotlety, jak to mówi moja córka. I zobaczymy, jak długo to potrwa. Mamy godzinę teraz za 5:09. Za 5:09 już tutaj byłem w 7:30. Firma od 8 działa, ale dałem im dokumenty za 10:08. Od razu mi dali rampę, od razu, żeby się rozebrać i tak dalej. Ja mówię, ale mam plombę. No to zerwij.
No dobra, no to zerwałem. Zdjęli, wszystko się zgadza, jeżeli chodzi o ilość palet, jeżeli chodzi o wagę, to akurat tam nie było i tak dalej. Ale z dokumentami jest problem, ponieważ nie wiadomo co, gdzie idzie. I teraz będzie taka, no może nie przepychanka, co będą ustalać. Co, gdzie, jak i dlaczego i w ogóle. A ja bym z chęcią już stąd pojechał, wysłał SMS-a, że już jestem rozładowany i że poproszę coś w stronę domu. No z Łodzi do domu mam niedaleko, także może coś szybko się znajdzie. I będę wtedy leciał. A tymczasem czekam i piję kawkę. Jeszcze jedno. Druga książka. Pierwszą książkę już przeczytałem. To były Kobiety Mafii. Tak jak wam już kiedyś pokazywałem. Teraz mam drugą książkę. Druga książka wygląda tak. I też ją czytam. I wbrew temu, co każdy mówi, naprawdę jest interesująca. Niestety, dopiero niedawno ją zacząłem, więc dopiero jestem jakby na początku tej całej trylogii. Ale naprawdę fajnie się ją czyta. Takie zamiast tych siedzieć na tym fejsie i tak dalej, i tak dalej. Wczoraj w ogóle jeszcze poszedłem do Maka na chwilę wieczorem i była jakaś wycieczka. I tam pani nauczycielka podeszła do mnie i po prostu mnie, no już pomijając kwestię tytułu, bo nie widziała tytułu, tylko widziała, że czytam książkę. I ona w ogóle podeszła i pogratulowała mi, że niech pan zobaczy, czy gdzieś tu jeszcze widać kogoś, kto czyta książkę. Ja mówię, no chyba nie, każdy z telefonem przy twarzy. Jest pan ewenementem, ja panu gratuluję. Ale dobra, dziękuję bardzo. Ja lubię czytać książki, no i co? Także tak to mniej więcej wygląda. W oczekiwaniu na dokumenty. Udało się. Po wielkich negocjacjach pomiędzy klientami, znaczy załadowcą a rozładunkiem, czyli tym magazynem, do którego przywiozłem te palety z Bydgoszczy, po 3 godzinach udało się, doszli do porozumienia, towar został, ja wziąłem dokumenty i wyruszyłem dalej. Czekałem niedługo, bo raptem nie wiem, ze 20 minut czekałem. Przysłano mi SMS-a z załadunkiem z Duńskiej Woli. Także już jestem po załadunku, mam 5 palet na sobie i to jedzie docelowo do Estonii, a jeszcze dokładnie nie wiem, gdzie będę to przeładowywał, więc na razie jadę w stronę Warszawy. Pewnie zaraz dostanę jakiegoś SMS-a z pełnym zleceniem, gdzie będę jechał. I tak się łudzę troszeczkę, ale te moje... Zawsze jak coś powiem, to potem i tak się kurde nie sprawdza, więc wolę nie mówić. Ale w każdym razie kierunek objąłem dom, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na tą chwilę jadę. Gorąco się zrobiło, super fajnie, ale i fajnie się jedzie. Także cały czas do Warszawy praktycznie autostradami. I to mnie się podoba, taką pracę szanuję, super. Najnowszy raporcik jest taki, że już jechałem w stronę domu, tak jak wam wspomniałem, ale nastąpiła zmiana planów. Dojechałem tutaj do jednego MOP-u na wysokości MOP Wiśniowa, po czym dostałem SMS-a, że jeszcze się muszę wrócić do Żgowa po 2 palety, także jeszcze miałem krótki doładunek szybki. Doładowałem 2 palety, nie ciężkie na szczęście, więc bez problemu. I tak miałem pół samochodu puste, także bez problemu to wrzuciliśmy i dokumenciki i lecimy. No i z tymi 2 paletami jadę bezpośrednio do Czosnowa. I dopiero z Czosnowa, jak zdejmę te 2 palety, jadę już wtedy do domu, ponieważ ten towar, który ładowałem w Duńskiej Woli, te 5 palet mam na poniedziałek, tak jak się spodziewałem, w Ostrołęce, tam gdzie w zeszłym tygodniu, czyli w zeszłym odcinku stałem, gdzie chłopak, który miał zdjąć poprzedni towar, się zgubił przy tych 100 metrach między biurem a magazynem, więc w tym samym miejscu, w tej samej firmie, u tego samego gościa będę zdejmował te 5 palet. Mam nadzieję, że tym razem już pójdzie troszeczkę lepiej, nie zgubi się. A tymczasem lecę. No, gorąco się naprawdę niesamowicie zrobiło. W radiu zapowiadają jakieś burze i gradobicia. Na szczęście na razie jest słońce i
I od zachodu coś widać, żeby tam już to niebo takie się robiło szarawe, ale mam nadzieję, że zdążę przed tym wszystkim. Także teraz pędzą. Także moi drodzy, ja już rozładowałem te dwie palety, o których rozmawialiśmy, o których mówiłem, które jadą na Finlandię. I teraz zostało mi tylko najgorsze, dojechać do domu. Jest godzina 17.55 i na tym by się zakończyła na razie moja. Jestem przed Łomiankami, gdzie mieszkańcy okolicznych miejscowości chodzą po pasach i manifestują, strajkują, bo im się nie podoba, że tutaj nie będzie obwodnicy czy coś, nie wiem, jakoś coś ten deseń. Także tutaj właśnie idzie sobie pan, który rozdaje ulotki. Tamci mieszkańcy stoją na pasach. I tyle, już wezmę ulotkę. Dziękuję. I tyle. No i co mam zrobić? Muszę przestać trochę. Najgorsze, że to jest, kurczę, takie w dwóch miejscach, bo jedno jest tutaj, a jestem teraz, no tak jak mówię, na wlocie do Łomianek, a drugie jest, kurde, na Pułkowej w Warszawie. Także możemy sobie trochę tutaj postać, kurde. A już się łudziłem, że tak szybciutko mi pójdzie, powrót do domu. No i dupa. I stoję. No nieraz można zrozumieć tutaj państwa, którzy protestują, no bo wiadomo, tak, każdy chce mieć obwodnicę, każdy chciałby mieć troszeczkę spokoju. O, ja może pokażę, jak to wygląda mniej więcej. O, to wygląda tak. Skazani na korki, nasza obwodnica i tak dalej, i tak dalej. Także, o, puszczają, ale na szczęście puszczają co chwilę. Także, o, dobra, ja już sobie odpalam samochodzik i ruszam. I ruszam dalej, więc jeszcze się odezwę, jeżeli chodzi słowem. Dobra, ja może szybko podjadę, to jeszcze zdążę przejechać, zanim tutaj znowu zablokują. Najwyżej ich rozjadę, co? Jedź! Jedź! Jedź tym kurna Oplem! O, dobra, no, udało się. O, więc tak to właśnie wygląda. Jeden strajk, drugi. Wszyscy przyjechali mieszkańcy samochodami, kurde, ale nie pasuje im za dużo samochodów. Kurna. No dobra, jadę dalej.